Ale ja nie mam beczek, ty masz beczki teraz. A wtedy spoko. Mieliśmy obaj beczki. Spoko, ale tego paliwa jest tyle, że wystarczy dla nas obu, nie? On ma tu bardzo duże zbiorniki, więc... To dla odmiany w lewo jedziemy? Oczywiście. Oni wiesz, oni zabierają taki zapas paliwa, bo jak tam gdzieś na Syberii, jak oni jadą do tego lasu na tydzień, dwa, co nie, że nawet na cały tydzień jadą, to przecież tam jest paliwo potrzebne do wszystkiego, do maszyn, do tych pił. No, dokładnie. Do... Tak. Kurwa, to zobacz ile beczek jest na tej, na pace. Ale w grze to jest takie utrudnienie, chodzi o to właśnie często, żeby ten pojazd i jechać zatankować i jechać dalej. No. Zobacz, każda beczka po 200 litrów, to tu jest 2000 litrów, z kanistrami będzie ze prawie 3000. Plus pewnie w tej budzie, pewnie śpią, w tych budach, na tych. I jakieś warsztaty są pewnie. No, te... no i tam jakaś sypialnia, bo przecież w tych lasach na Syberii to normalnie niedźwiedzie żyją. Tam się tam sobie tak nie położysz spać, jak u nas byś się położył w namiocie, nie? Może się już nie obudzić na drugi dzień. Dokładnie. Albo no wilki ja może nie, ale niedźwiedzie tam się nie boją ludzi w ogóle, no tak jak u nas. Tam, wiesz, może być ostatni biwak, nie? Głęboko trochę. A, bo bokiem jest droga, ale to ten byśmy nie przejechali. Jest taka tutaj mulda, że by się zawiesił, nawet ten by się zawiesił. Mówisz o maluszku? Nie, nawet o tym. Nawet ten by się zawiesił. Kurwa, jak spokój, uważaj. Jeszcze wróć. W lewą stronę mamy punkt obserwacyjny. Potrzebna wyciągara. Już się wpierdoliłem w tą dziurę tak, że już z niej chyba nie wyjadę. Czekaj, może będę musiał cofnąć. Może sobie poradzę.
maluszek już by stąd mógł nie wyjechać. Tak, on by za nic. No, on by tam się już utopił. Dobra, wyjechałem. Blokadą mostu von Selerbo poradził, kurde, co dopiero... I co tam? Tam gdzie... No, czekam na ciebie, bo tutaj dobra. Gdzieś jest punkt widokowy, dobra. Ale nie wiem, gdzie pchać przez las i tą polaną po lewej stronie taką bardziej, zobaczę. Mhm. Ja czekaj, Mikael, to w kawałek wjadę. No ja już jestem za tobą. Tamtędy przejedziemy? No jest... nie wiem, do góry trzeba gdzieś jechać. Bo tutaj jest taka polana. Mhm. I zobaczę, czy mi się uda dookoła przejechać. O, widzę punkt widokowy. Jest na, po mojej prawej stronie u góry. Jadę za tobą. Ale to jest tak pionowo. Nie wiem, czy albo ty jak ty jedziesz od teraz do góry jechać. A może ty spróbuj do góry jechać. A, widzę go. No, no. Wiesz co, spróbuję, ale wątpię. To... A ja spróbuję tam dookoła pojechać. Nie podoba mi się ten podjazd. Się może nie udać, ale może się uda. Na razie kurwa się wspiął tym. Bo boję się, że tu się mogę zawiesić. A nie widzę, co jest przede mną, nie? To jest kurwa mać góra i cholera wie, ja. Tak, ja dobrze robię, że cię pchamy. Wpierdoliłem się tak, że chyba może być. Ja cofam. Zakleszczyłem całkiem. A, bo on się zsunął. No pod innym kątem powinienem jechać. Się tak chyba. Stąd też nie. To jechać tam do ciebie? Tu do mnie nawet nie dojedziesz, bo nie ma jak. To nie był dobry pomysł. Chodź. Może w drugą stronę powinienem pojechać. A odkryłeś ten punkt? Nie, bo nawet nie wjechałem, bo mnie zniosło bokiem. Gdybym wjechał, to byś miał być komunikat, że odkryty. No tak, tak, no. Chyba może trzeba było pojechać dookoła. Spróbuję jeszcze raz. Ponad drzewami, tak utknąłem, że chyba pozamiatane. Chyba, że go złami bardziej. Wyciągarką sobie tam pomóc. Nie mogę sobie pomóc, bo ona się tu nie ma o co zaczepić nawet. No tyle, drzewo po. Nie, nie o każde drzewo możesz. O, czekaj. Coś może sobie tu poradzę.
Teraz się złamał. Znaczy, stanąłem teraz w L, literę L, ale... ale dobra. Dojechałem do rzeki. Ale jest okienko, ja tu może mi się uda, poczekaj. Teraz mi się wstecznie wrócić. Co tu się odwala? Tak. Nie rusz. Udało się! Musiałby mnie ktoś pociągnąć z tyłu, ale nie wiem, czy ty się tutaj zostaniesz. Oparłem się o drzewo, o brzozę, kraj. Ale to musisz podjechać od tej strony, gdzie zaczynaliśmy. Jak to ma zadziałać, nie? Bo inaczej to nic z tego nie będzie. Czekaj, ja jeszcze... bo ja tu nic nie zrobię już tego. A, pojechałem jednak tutaj. Było łagodniejsza górka. Mniej tych drzew było, wiesz? To, że nie można jej odczepić na chwilę tej naczepy. Ale wyciągarkę też do tyłu można zamontować. Nie da się nigdzie? Znaczy, ale chyba nie będzie do czego zamocować. Z tym nie mam tam widoku do tyłu. Już jadę, już jadę. Już. Dobra, jest. Będziesz gotów, to powiedz. To będę ten wstecznym mielił. No dobra. Załączony mam wsteczny. Czekaj, bo tu mi się trochę cofnął. A ty? Poczekaj, bo ja się teraz źle złamałem. Zaraz ja się zakopię, kurwa. Właśnie. Udało mi się go trochę zmniejszyć, ten kąt do ciebie, nie? Teraz czekaj, teraz w to. Właśnie. Ale kurwa, chyba ty, się jasna może... zakopałem. Poczekaj. Może się uratuje. Mów, że ciągniesz, bo ja mam... A dobra, no na wstecznym jestem, dobra. Ty, ale poszedł trochę. Trochę. Dobra. Dobra, czekaj. Czekaj. Ty, wyciągnie. Dobra, idzie. Kurwa. Ale ja. Idzie. Powiedz tylko, kiedy mam, bo ja nie widzę teraz, żebym na ciebie nie najechał. Dobra, wyszedł. Stój, bo mnie pchasz. No to mów szybciej, nie? Bo ja nie widzę nic. Nie miałem ręki wolnej, za to trąbiłem. No. Dobra, wypnij się i ten, i... Kurwa, ty mnie złożyłeś, Krzysiek. Ja nie wyjadę. Muszę pojechać do góry kawałek. Dobra. Podjeżdżam. Będzie? Dobra.
A, bo nam się coś odkryło. Mamy tą rzekę. I możemy jechać wzdłuż rzeki tą ścieżką, co ostatnio, na punkt obserwacyjny. Dawaj, udało się, kurwa. Mhm. Ale zajebisty. Ja byłem... ja filmik z tego zrobię, tylko... Ja byłem w takiej dupie, że to było nie... Teoretycznie nie do uratowania, nie? No ale... Ty, ale to bez naszego badania, kurde. No. Dobra, czy my teraz jedziemy? Gdzieś przed ciebie. No nie wiem, gdzie ty jesteś, z której strony? Pojechałem dalej prosto. Bo po tam na wprost masz rzekę. Dobra. Będziemy jechać między rzeką. To są dwie rzeki. Dobra, już sobie cofam. Czyli drogą pojechałeś, dobra, widzę cię. Tak, tak, główną drogą. No, dawaj. W ogóle masz cysternę. Co? Nic. Ptaki poszły. Podobno teraz śpią. Poczekaj, za tym gdzie pojedziemy. A, bo rzeka jest z lewej. Dobra. W prawą stronę mamy warsztat. Tam gdzie byliśmy. Mhm. Po lewej stronie teraz gdzieś jest punkt obserwacyjny. Widać go, no i to nawet... A, wiesz gdzie on jest? Chyba za rzeką. Tak, jak on jest za tym mostem, zepsutym mostem w ogóle. To ja spadłem wtedy? No. I teraz nie, tu gdzie jedziesz, to jedziemy na ten most. Tą drogą co jedziesz właśnie... Aha, tutaj w lewo będzie na most. No ale on jest zjebany, no to go nie naprawimy. Nie, jest tu obserwacyjny. Mhm, dobra. Tylko jak ja tam wjadę... Aha, to jest ten... lód, no dobra, czekaj, może ja tam wjadę. Próbuj tędy, bo ja ostatnio tak jechałem właśnie. No, no, bo prosto byś nie tego, bo byś się od razu w lód zakopał, a ja zaczekam tutaj wyżej. Wygląda? No. Aha, za kole rzeki widać. Aha, tą drogą sobie pojedziemy. I to jest tak. I to jest tak, most do odbudowy jest, nie? Może przewozić 2 medium locks bridge. A, to trzeba przywieźć belki z drzewem, żeby naprawić most, bo inaczej go nie naprawimy. Ale tak patrzę, że rzeka tu jest za kole. My możemy.
jak pojedziemy tutaj. Tu była droga jeszcze w inną stronę, nie? Tak, tam była jeszcze droga, której w ogóle na mapie nie ma. Jest ciekawe. I tam jest punkt obserwacyjny. Jak się cofniemy, to tam są tu różne rzeczy do odkrycia, bo tam jest cała mapa jeszcze w ogóle, nie? Poczekaj, bo mi się na środku lód zerwał. Bo tu się nie będziemy bawić w ten... Bo tu, gdzie jest ten most do naprawienia, to tam jest tylko kawałek mapy. Większość mapy mamy w inną stronę, nie? Ja wycofam. Nie, jadę bokiem. Udało się. Tam tą drogę, nie do mnie, nie, tu tędy nie jedziemy. Jedziemy tam prosto, no bo tu nic nie ma. Tu jest tylko ten most, którego nie naprawimy. Aha, to czyli wracamy, tak? Nie, nie wracamy, tu jest tutaj skrzyżowanie. W prawo jest tam, gdzie przyjechaliśmy, a my jedziemy na wprost. Tej drogi na mapie w ogóle nie ma. Tam na prosto pojedziemy, zobaczymy, tam ostatnio chyba jechaliśmy. Wiecz tam? Jest tam droga, czy, ja, czy mi się zdawało coś? Nie, nie ma tam. Nie ma? A jak pojedziemy prosto, to wyjedziemy na rzekę. Tak, ale tam już jest lód na rzece. I tam jest punkt obserwacyjny. Jest, blisko jest warsztat, no. Dokładnie. Dokładnie, musimy zawrócić. To co, pchacie przez ten las? Nie. Jedziemy, wracamy się. Tam w innym miejscu zjedziemy. W innym miejscu po prostu zjedziemy z drogi. Bo ja muszę tu zawrócić. Gdzieś sobie. Sobie zawrócę tutaj. Dobra, tu zawracę, ja tankuję sobie. Teraz nie, bo mnie zablokujesz. Dobra, dobra, jestem obrócony. No jeszcze mam ponad pół zbiornika paliwa. Ja mam 90 litrów. Ja mam 340. Dlaczego tak twój... No przecież kurczę blokady, to wszystko... No ty mnie jeszcze wyciągałeś w ogóle, nie? To też tam pewnie spalił swoje. Dobra. Ja będę prowadził w takim razie. Ty masz w ogóle chyba ładunek cięższy, coś mi się wydaje, bo masz cały... Cały, wiesz, cały... To jest cysterna w ogóle, nie? A faktycznie, ja mam paliwo w cysternie, nie? My sobie zjedziemy. Widać tą rzekę, ale ja jeszcze tutaj nie chcę zjeżdżać, kawałek dalej zjedziemy. Ile teraz twoja pali? Jest, tu się rozdzielają drogi. No dobra, możemy właściwie tu sobie wjechać za chwilę przez ten... Tu mogliśmy, ale dobra, jeszcze może będzie miejsce dobre. Na drzewach nie zawiesić. Pojedziemy sobie wzdłuż rzeki. Bo tu jest mało miejsca. Dobra, tu zjeżdżam. Szybko. O, i sobie jedziemy tutaj. Widzisz moje ślady? Nie, widzę. No ja bo zjechałem. Z głównej drogi. Byłeś tam za mną, nie wiem, myślałem, że widzisz. Widzisz, jak zjeżdżam? Ja widzę, że jedziesz tu rzeki, ale ja A gdzie ty jedziesz? Gdzie ty jest? Ty zostałeś tam z tyłu. Ja znajdę sobie miejsce zaraz.
jadę. A, dobra, to wjedziesz sobie tamtą stroną, dobra. No bo tu też była. Dobra. Tu się lód zaczyna, ale jeszcze jest miejsce, właściwie jest, a za chwilę może nie być. Chyba trzeba będzie wjechać. Kurde, boję się tego lodu, bo możemy się tak za ten. Tak załatwić, że. Chociaż ten se lepiej radził niż tamten. Ten jest długi i jest ciężar inaczej rozłożony. No to po prostu, że nie ma śladów, nie ma świateł. Tak, ale dziwne, że tych śladów nie widzisz. Po prostu wzdłuż rzeki i to będziesz mnie widział w tym momencie. Dobra. No bez tych światów to jest słabe na maksa, nie? Może jakiś mod jest, który to naprawia. Będę musiał tam poczytać, poszukać. A może są różne fajne dodatki takie... No, jestem za tobą. No, dobra, ruszam. Teraz by trzeba wjechać na lód. Zaryzykuję w tym miejscu. Widzisz jak jadę? O kurwa, czekaj, o, ja pierdolę. No to ja już nie jadę, jak się zapadę. Nie, nawet się nie pchaj. Nawet się nie pchaj. Jak się ten numer uda. Bez wyciągarki się chyba nie obejdzie. Uważaj, to sam. Na szczęście silnik jeszcze zalany nie jest tak. No, w realu już by był. Zablokował się na ten. Nie złamało. No. Zaraz. Okay. Teraz mnie złamało. Za bardzo. A czekaj, spróbuję do przodu podjechać, to będzie lepszy. To wypiąć się? Tak, wypnij. No ja ją usunę. Ale do przodu też nie ruszę. Ani przód, ani tył. Wtedy się tak fajnie po lodzie udało przejechać. Musisz mnie zaczepić o lewy narożnik. Poczekaj sekundę, poczekaj. Lewy narożnik z twojej perspektywy. Lepiej się ustawię tylko. No. Silnik pod wodą, ale pracuje. Nie, dupa jest u góry. Tak, ale już mam ten. Uszkodzenia silnika. Zamoczył się za bardzo, ale dobra, pchaj. Nie byłoby lepiej go w ogóle wyłączyć. Poczekaj, znowu się ustawię.
coś tak, coś gdzieś pod tym kątem, no. Masz koła poszły do góry. Albo się to uda, albo utonę całkiem, bo już się tutaj ten lód całkiem wytopił. Rzeka jest głęboka w tym miejscu. Kleszczy o tą, mokre, ale może ci się uda. Zakleszczony. Żebyś sam się nie ten. Dupa, poczekaj, muszę się ustawić inaczej. Wypij tą. O. A może spróbuję do przodu, co? Spróbować, jak nie tak, to tak. Ja się zaczepię, tylko musisz blisko podjechać w miarę. Dobra, starczy na dzisiaj. Nic tego nie będzie. Wystarczy, bo poleliśmy. Złapała mnie naczepa za drzewo, nie mogę się obrócić. Bo teraz by cię musiał ktoś wyciągać, nie? No to tak samo utknąłeś jak ja, podobnie, nie? Może aż ciebie tak nie złamało, tutaj, ale... Tutaj do przodu jadę, ale są wjeżdżam między brzozy, a tutaj później mnie trzyma naczepa. No to jest wada długich zestawów właśnie. Są dobre, ale nie w tej sytuacji. Krótko, tam może by się wyjechało jakoś, ale ten już dobra, polegliśmy.